Salę wystawienniczą Muzeum Porcelany w Wałbrzychu zdobi kilkadziesiąt obrazów składających się na zbiorczą wystawę zatytułowaną Impresje. Ekspozycja powstała przy współpracy Muzeum z Dolnośląskim Oddziałem Związku Artystów Plastyków. Właśnie członkowie tego oddziału pokazują, prezentują na tej wystawie swoje prace. Prace bardzo różnorodne, bo jeżeli zechcą Państwo nas odwiedzić, jeżeli obejrzą Państwo tę wystawę, to zorientujecie się, że mamy tutaj reprezentację naprawdę przeróżnych stylów, przeróżnych technik, ale to chyba jest jednym z atutów tej wystawy. To jest chyba tym elementem, który powoduje, że ta wystawa jest jeszcze bardziej warta obejrzenia, zobaczyć jak każdy z tych 14 artystów, bo właśnie 14 członków oddziału Związku Artystów Plastyków w tej wystawie bierze udział. Jak każdy z nich postrzega świat, jak każdy z nich wyraża swoje emocje, swoją wizję tego, co nas otacza. Stąd zresztą chyba tytuł wystawy Impresje, a więc indywidualne, bardzo prywatne, czasami nierzadko intymne spojrzenie na otaczający nas świat i wrażenia, które ta rzeczywistość na każdym z artystów wywiera. Zapraszam serdecznie, naprawdę warto tę wystawę zobaczyć. A ja osobiście w imieniu swoim, pracowników Muzeum Porcelany, bardzo się cieszę, że po kilku miesiącach przygotowań, ustaleń udało się tę wystawę dzisiaj właśnie otworzyć. Podczas wernisażu obecny był prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków Piotr Pawlicki oraz wiceprezydent Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk. Po pierwsze to bardzo dziękuję Państwu za tak liczne przybycie na naszą wystawę. Myślę, że część z Państwa już troszeczkę nas znacie, bo troszeczkę już tutaj na tym terenie się pokazywaliśmy. Ostatnio dosyć duża wystawa była w Zamku Książ, wcześniej, tak jak Pan Dyrektor wspominał, w bibliotece, jeszcze wcześniej w Kamiennej Górze. Także troszeczkę już pokazywaliśmy swoje prace, no ale myślę, że i ta będzie cieszyła się jakimś tutaj powodzeniem. To zależy kto, co, komu się podoba. Chciałbym powiedzieć tak, że Związek Artystów Plastyków generalnie już jest, trwa przez 26 lat, ale nasz oddział dopiero jest od 2 lat. Tutaj stworzyłem ten oddział na terenie Dolnego Śląska, ale znaleźli się artyści, którzy zostali przyjęci do tego grona, gdzie kwalifikacje no, były takie, że Zarząd Krajowy nie miał żadnych zastrzeżeń, żeby tych artystów przyjąć do związku. Generalnie nasz oddział liczy 17 członków, aczkolwiek w tej chwili jest opracowywana jeszcze jedna osoba. No, nie mam jeszcze ani legitymacji, ani gratulacji przyjęcia, ale już tej Pani prace są, tutaj Pani Lewandowskiej, są już tutaj na wystawie. Także jest już jakby 18 członkiem naszego oddziału. Eksponowane na wystawie obrazy prezentują szeroki przekrój malarstwa, od surrealizmu przez impresjonizm na realizmie skończywszy. Ekspozycja będzie dostępna do 2 kwietnia.